cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Bitew Online w Total War Warhammer 2, 3, 3, oczywiście 3. Dzisiaj zagramy sobie na żywo, czyli coś, czego jak na razie w trójce nie robiliśmy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zagramy Nurglem, bo ja ostatnio mocno tryharduję tego Nurgla. Chciałem wam mniej więcej pokazać roster, bo ja chyba tego nie robiłem jeszcze ani razu, żeby wam tak pokazać go w całości i troszeczkę przeanalizować. No, jakby tutaj nie chcę, znaczy trzeba to powiedzieć, chcę to zrobić jak najkrócej, a ciężko to zrobić, bo no, twórcy oczywiście poszli na łatwiznę i wydali grę totalnie niekompletną, no i frakcja Nurgla, jak zresztą wszystkie frakcje bogów poszczególnych chaosu, może poza Kornem, ale nad tym też by się trzeba zastanowić, są żałośnie jakby miałkie, czyli no w sensie nie ma tam zbyt wiele treści w tych frakcjach, jest bardzo mało jednostek i tutaj nie za bardzo jest z czego wybierać. Więc jeżeli chodzi o piechotę, mamy trzy jednostki do wyboru, przy czym jedna jest w dwóch wersjach, tak jakby. Jeżeli chodzi o potwory, liczyłem, jest ich tam około sześciu oryginalnych, mamy trzech lordów, mamy dwóch bohaterów, więc no to jest żałosne i tyle, więc no zazwyczaj na początek biorę lorda z magią śmierci ze względu na fakt, i to jest kolejna sprawa, która także jest żałosna, to mianowicie to, że Nurgle jako cała frakcja nie ma absolutnie żadnej jednostki, która zadawałaby dodatkowe obrażenia dużym przeciwnikom. Czyli nie mamy niczego, co kontroluje duże jednostki, dlatego bardzo ciężko gra się Nurglem na ogry. No nie wiem, kto to, wiecie, kto nad tym pracuje i jak, co mu przyszło do głowy, żeby nie dać żadnej jednostki, która ma bonusowe obrażenia do dużych przeciwników, nie wiem. Możliwe, że są jednostki, które rekompensują te braki. Shiore pisał o trutniach zarazy, czy generalnie o muchach pisał, ale przypuszczam, że to chodzi o te trutnie. One naprawdę nieźle, faktycznie sobie nieźle radzą z dużymi przeciwnikami. Tak samo nieźle sobie radzi na przykład bestia Nurgla albo wielki nieczysty. Bohaterowie, lordowie też sobie nieźle z dużymi jednostkami generalnie radzą. Na przykład ten mierzyciel dusz też w zwarciu daje sobie radę z dużymi jednostkami. No, ale to wiecie, na ogry to nie jest wcale takie proste, bo ogry mają duże jednostki, wiecie, jako jednostki, jako oddziały, nie? Tak samo jak Norska ma, powiedzmy, wilcze skóry czy Fimiry, tak tam mają oddziały ogrów, więc no to tutaj mówię bardziej o kontrowaniu dużych jednostek, z czym sobie Nurgle w miarę radzi, to pojedyncze modele, z tym sobie w miarę radzi, ale jeżeli mamy oddziały, no to już jest zdecydowanie gorzej, dlatego ja zawsze biorę Herolda Nurgla z magią śmierci. Można oczywiście brać jakąś inną jednostkę, ale moim zdaniem magia Nurgla na chwilę obecną. No nie bardzo widzę sens w braniu magii Nurgla, kiedy nie mamy nic na duże jednostki. Jeżeli weźmiemy magię śmierci, to mamy przynajmniej tą nieszczęsną pijawkę dusz, która, powiem wam szczerze, naprawdę robi robotę. Można by się zastanowić nad wzniosłym wielkim nieczystym. Problem polega na tym, że tego Herolda możemy posadzić na muchę i on sobie lata po mapie i wali pijawy i ewentualnie szarżuje gdzie trzeba. I to działa rzeczywiście. No tymczasem, jeżeli chodzi o tego wielkiego wzniosłego nieczystego, to on jest bardzo powolny i bardzo często, przypuszczam, nie będzie w stanie dojść do modelu, który chcemy zapijawkować. Więc no, na niego magia śmierci to może nie jest zły pomysł, ale no, wydaje mi się, że Herold jest w tym wypadku lepszym rozwiązaniem, szczególnie, że on ma leczenie, więc on jest nawet wyporny. Co więcej? No poza tym, wiecie, jest problem z blobami. Bardzo często jednostki się blobują właśnie na tym trybie dominacji. Problem polega na tym, że w przypadku ogrów na te bloby oczywiście vorteksy za bardzo nie działają. Ja tu zawsze biorę vorteks ze względu właśnie na te bloby. Słońce Xerusa działa naprawdę świetnie na tym nowym trybie. Lepiej niż Los Byun. Los Byun tak troszkę mi nie pasuje, szczerze mówiąc, do nowego trybu. Biorąc pod uwagę jakby, że tam się te jednostki respią i no tam troszeczkę, wiecie, Los Byun to było punktowe uderzenie w elitarną jednostkę. Zawsze przeciwnik musiał się obawiać brania mocno elitarnych jednostek ze względu właśnie na, że może siąść jakiś Los Byun. No w tym momencie na tym nowym trybie Los Byun wydaje się dosyć bezużyteczny, no ale cóż, no tak. Więc zazwyczaj biorę Słońce Xerusa. Problem polega na tym właśnie, że Los Byun czy Słońce Xerusa na ogry jako na duże modele, które są zblobowane, w zasadzie za bardzo nie zadziała. Więc zblobowane ogry to jest najgorsza rzecz, jaka jest dla Nurgla i z tym sobie bardzo ciężko poradzić. Więc zobaczymy, na co trafimy. Z pozostałymi frakcjami, powiem szczerze, jakoś sobie radzę. No jedyny problem właśnie stanowił te ogry, bo jak na razie chyba z Kislewem nie wygrałem, bo na Kislew nie trafiłem jeszcze ani razu, wierzcie lub nie, ale nie trafiłem na Kislew ani razu.
Nie wiem, czy jest crossplay, czy ja tutaj trafiam grając na Xbox Passie, czy ja gram, czy ja trafiam na ludzi ze Steama. Wiem, że w teorii da się połączyć, wiecie, grając na Microsoftie, na koncie Microsoft ze Steamem, bo tak gracze się łączyli u nas na Discordzie. Dobra, ja mam gotowy build i powiem wam szczerze, że ja zawsze gram tym buildem i jak na razie nie jest źle, tylko z ogrami sobie ten build nie radzi. Jakby frakcja wyjściowa jest wiadoma, znaczy w sensie armia wyjściowa, 3 razy opuszczeni, mamy Herolda z Magią Śmierci, mamy kultystę Nurgla na koniu, który jest mega, mega mocny, o którym już wspominałem, bo on respi tych nosicieli zarazy. No i muchy jeszcze do tego, które też mogą harassmentować ładnie. No a we wsparciu mam, tak jak wspominałem, ja tu mam wszystko. Ja mam tu praktycznie wszystko. Widzę, że nie mam tych... Nie, czekajcie. Dobra, nieważne. Klikamy ready, bo on jest ready. Kislev, ale numer. No to mamy Kislev. Tutaj na tym trybie jest coś w rodzaju blind picka i to jest w zasadzie dobre. Bo czy ja tu mogę na przykład jakichś zmian dokonać teraz? Ej, o kurde. Zniknęły mi... O, fuck. Aha. To dziwne. To jest chyba jakiś bug. Bo wywaliłem te nurglingi i nie mogłem ich dodać z powrotem. No bugów w Warhammerze 3 jest naprawdę dużo. Są stare bugi z poprzednich Warhammerów, są nowe bugi. Randomnik bodajże wrzucał na polskie młotki screen, gdzie jednostek z kampanii bodajże użył, czy coś w tym stylu. Nie pamiętam, znaczy nie przyjrzałem się dokładnie, ale był to na pewno jakiś exploit, który wykorzystał. W sensie jednorazowo, nie? To nie męczył randomów nagminnie z tego, co pisał, ale jednorazowo to wykorzystał. Czasami takie rzeczy się robi, że się bugi jednorazowo wykorzystuje, żeby po prostu pokazać ich istnienie, no bo inaczej się nie da, chociażby wiecie, jak chcecie wysłać screen, pokazać twórcom, że jest dany bug, no nie da się tego zrobić oczywiście, jeżeli nie zagracie i nie wykorzystacie tego buga, więc no to trzeba niestety robić niekiedy. Zobaczymy, no ja cieszę się, że na ogry nie trafiłem, bo wydaje mi się, że z Kislevem będę coś tam w stanie powalczyć. Okej, okay, gramy mapy, o których prawdopodobnie wspominałem w poprzednim odcinku, że ich nie lubię, czyli mapy, które mają jeden respawn, blisko, chociaż ta jeszcze nie jest najgorsza. Nie, ta nie, ta nie jest zła. Ale są mapy, które mają, wiecie, mają flagę 1 bardzo blisko waszych respawnów i wtedy no nie ma sensu ich przejmować, powiem szczerze. I wszystko się blobuje w środku i bije się w środku, kto wygra blob, ten wygra grę. Co jest oczywiście głupie. Dobra. Okej. Okay. O! A to ci? O, to ciekawe. To ciekawe. Zaraz pił już nurglingi, powiem wam szczerze. Lekkie sanie bojowe. To jest niespotykane. Nie, jeszcze nie spotkałem gościa grającego pod Kite'a na tym nowym trybie. Ciekawe, czy to zadziała. Jestem mega ciekawy, czy to mu zadziała. Ja nienawidzę Kite'a, znaczy nienawidziłem Kite'a na starym trybie, bo to była patologia ze względu na fakt, że jeden gracz grał, drugi nie grał, nie? Jeżeli był Kite. Ej, te rydwany też coś strzelają chyba. Jak na razie wszystko uniknąłem w zasadzie, więc nie jest źle. No prawie wszystko, już w tym momencie weszły jakieś trafienia. Zrespimy to, niech to gania. Niech to gania. Okej, zobaczymy. Tam jest Kolastyn, czy jak mu tam? Jeźdźcy niedźwiedzia, okej, czyli ta husaria na niedźwiedziach. Lechicka, oczywiście, no bo jaka inna, jak żeby inna. Dobra, tu mamy ten punkt. No te moje muchy schodzą tutaj, widzę, że od tego Legion Gryfa, nie wiem co to jest. Trochę się boję tego. Zobaczmy to z bliska.
wygląda jak ciężka kawa. Dobra, na razie nie jest źle. Ej, patrzcie na te rydwany, one nie dostały praktycznie ode mnie obrażeń. Dobra, cofajmy tego lorda. Jedna z twoich jednostek została wybita. Spoko, jedna z moich jednostek to jeszcze nic straconego. O, już się lagi zaczynają. Ej, on jest dobry, on ogarnia. On gra jak gracz, który wiecie, który ogarnia. To widać od razu na pierwszy rzut oka. Szarżuje i od razu ucieka, nie władowuje się do walki w zwarciu i tak dalej. To jest charakterystyczne zawsze. Zajęty też, to dobrze. Okej. O, udało się tych dorwać, dobrze. Nie, ale niech tam stoją w sumie. Zwijmy ropuchy. Gdzie mój Herald Nurgla, kurde, jest? Jedna z twoich jednostek została wybita. Jedna z moich jednostek została wybita, ale to też nie jest duży problem. Dobra, Herald się ruszył, dobrze. Lekkie sanie bojowe. O, to nawet nieźle. Dobra. Rzućmy te słońce Xerusa, zobaczymy. No i patrzcie, to nawet coś tam robi, nie? No, powiem wam szczerze, że... Ojoj, on się wrąbał, on może tego nie przeżyć. Byłoby bardzo źle, gdyby tego nie przeżył. Ale z tego, co zauważyłem, te jednostki, co też zmienili chyba, te jednostki pojedyncze, one teraz mają ogromny problem, żeby się skombać. One w ogóle, widzicie, on w ogóle nie słucha rozkazu, żeby się wydostać z kombatu. I on przez głupią, malutką piechotę nie jest się w stanie teraz przedostać na wolność, że tak powiem. Więc on tu zginie najprawdopodobniej. To zaobserwowałem właśnie, że... Nie! Wróg zabił naszego lorda! Dobra, na razie mamy sporo punktów. Lord zginął niby, ale... Ale my sobie go zaraz może przyzwiemy. Chyba, że weźmiemy na razie tego gościa. Dobra, tamten punkt mamy cały czas. Ten też, patrzcie, on tutaj ma kawę. Mógłby teoretycznie przejmować na tamten punkcik, ale na szczęście tego nie robi. Więc trzeba się z tego cieszyć.
Bo te niedźwiedzie są mega, mega mocne z tego, co widzę. Ciężko się z nimi tu uporać. O, tamta jednostka mi się zaorała. No, może być ciężko. Nurglingi nie słuchają rozkazu, widzę. O, tego nadal nie ogarnął, to dobrze. Czekam na Lorda. Znowu lag. Ile, czekajcie, jak jest timer? 6 minuta, patrzcie. Wydaje się, że te bitwy trwają jakoś mocno długo, ale one wcale jakoś strasznie długo nie trwają nieraz. Tylko właśnie takie złudzenie. Dobra, ruszył w końcu do kawalerii, więc trzeba będzie przyzwać jednak muchy i dać je tam, żeby on tam się nie przebił. Tu tymczasem zdołamy to przejąć. Spróbujmy. Zdołasz to przyzwać, chłopie? Nie wiem. O, tracimy środek. O, widzę, że bug z zaznaczaniem też występuje, tak jak kiedyś. Dobra. Czy dobra? Idealnie nie jest, ale nie jest też tragicznie, nie? Patrzcie, on... A, bo ja mam jednostkę latającą, więc on mi tu będzie tłukł, kurde. No, jest ciężko, powiem szczerze, bo on ma dużo jednostek teraz. Cały czas za mało. Dobra, muszę przyzwać pomioty. No, mogę to przegrać. Mimo, że patrzcie, jaką ja mam tu przewagę, jeżeli chodzi o punkty. Ale ja to mogę przegrać, bo ja możliwe, że nie będę w stanie tego utrzymać już w tej chwili. Kozacy, o kurde. Dobra, weźmy Nurglingi, przyzwijmy. Tam przejęli. Mogę tego nie wygrać. Mimo, że on ma zero. Czajcie to? Spróbujemy powalczyć tu na środku, ale to wygląda bardzo źle. Idziemy na środek. Jeźdźcy niedźwiedzi, to jest w ogóle, kurde, nieśmiertelna, znaczy w sensie, wiecie, problem polega na tym, że ja, tak jak wspomniałem, nie mam jednostek, które byłyby mocne przeciwko, no, dużym jednostkom. Ja nie mam niczego, co jest w stanie skontrować duże jednostki, więc nie ma się co dziwić, że ja nie jestem w stanie takich, kurde, głupich niedźwiedzi zabić przez całą grę. Przez całą grę, nie? Czajcie. Dobra, przejmujemy, ale nie sądzę, żebyśmy przejęli ten środek, jeśli miałbym być szczery. Przyzwiemy to ono i spróbujemy te niedźwiedzie zająć trochę. Jeszcze husarze. A jeżeli nie zajmę żadnego punktu, a nie zapowiada się, żebym mógł zająć jakikolwiek punkt, widzicie, to jest blob samych dużych jednostek, które nie są, wiecie, pojedynczymi modelami. I ja na to nie mam, grając Nurglem, nie mam absolutnie żadnej kontry. Absolutnie żadnej kontry na to nie mam. Patrzcie, jak ta armia wyparowała dosłownie. Czekajcie, o, może to rzucę. Leczenie, nie wiem. Temu oddać? On ma prawie full HP, więc co mu dam na samo to leczenie?
jednostek została wybita. No i widzicie, kurde. Nic nie zrobię. Nic nie zrobię. On ma samą kawalerię rydwany praktycznie. Widać, że jest ogarnięty i dobrze wie, że ja nie mam absolutnie żadnej kontry na to, co on w tym momencie wystawił. To zaraz coś spróbujemy jeszcze wrąbać. No i tak to wygląda niestety. Nie wiem, jak można projektować tryb multi i popełnić taki koszmarny błąd, czyli no wiecie, no, zrobić frakcję, która się, kurde, na którą jest taka prosta kontra, bierzesz same duże jednostki i tyle. No, to mi nic nie da, ale Murblingi spróbują to przyzwać. Dobra, to kawalerię tutaj powinienem zjeść, ale co z tego, jak on tu już jest z rydwanami w tej chwili? No i widzicie, on mi na respie siedzi. Co z tego? Nic. Co nie przyzwy, to on mi to w 2 sekundy zniszczy. Ten gość jest mocny. Patrzcie, jak on długo tu się trzyma. Ale no też, co z tego? Ropuchy? No fajnie. To jest jednostka przeciwpiechotna. Kawalerii nic nie zrobi. Zajmujemy jedynkę, dobra. Ale co z tego? Co z tego? Już tu kawaleria podjeżdża. No i tyle, no ja już mogę stąd wyjść, nie? Naprawdę, czego bym nie wystawił? Jeszcze jakiś tam wielki nieczysty, ale no 2000 kosztuje. Jego zasrana kawaleria to jest pewnie coś koło 850. I ten wielki nieczysty nie byłby w stanie jednego oddziału zaorać. No bo to, wiecie, to jest czysty kajt. To swoją drogą. On mi na respie siedzi, nie? I co? I nic. Nic nie mogę z tym zrobić. Ten gość może wygra i może zajmie. Kto wie, jeszcze spróbujemy. No to pewnie nic im nie zrobi, kurde. Ale rzucę. Nic na tym nie stracę. No i on już mnie wyprzedził w punktach i to jest pogrzeb. I on na respa mi wjeżdża i co z tego, nie? No, no nie wiem, no chyba nie ma nadziei naprawdę dla trybu multi w Warhammerze. No chyba nie ma nadziei i to nie dlatego, że wiecie, że kurde... Jakby znaczy no w sumie dlatego właśnie, że wychodzi Warhammer 3, który jest... Są takie podstawowe błędy popełnione. Nic nie jestem w stanie zrobić w tej bitwie. No te muchy faktycznie, one są niezłe. Ale no 1300 za jakąś kawalerię, która warta jest kurde pewnie 850. No to się nazywa przegrywanie gier w lobby właśnie. Jednak tak. Znaczy w sensie nie dlatego, że zły build, tak jak było w poprzednich Warhammerach, tylko dlatego, że zła frakcja. No nic. Dobra, 24 minuty są, więc no niestety nie da rady nagrać jeszcze jednej bitwy. Te starcia w tej dominacji są dosyć długie. No tyle. Ja przegrałem 4 bitwy chyba łącznie w tej chwili. Gdzie jedną przegrałem jako pierwszą przeciwko Kornowi, który się blobował, no ale on nie potrafił grać, było widać, ja nie potrafiłem jeszcze bardziej grać, no i pokonał mnie bardzo uczciwie, mimo że był nubem, mówiąc krótko, to ja byłem jeszcze większym nubem, bo to była moja pierwsza bitwa, więc uczciwie wygrał ze mną. 3 czy tam 4 kolejne bitwy, które przegrałem, wszystkie przeciwko Ogrom i teraz przeciwko Kislewowi na dużych jednostkach. Nurgle nie ma żadnej kontry na duże jednostki. Oj, czekajcie, jeszcze miałem roster ich zobaczyć. Absolutnie żadnej. No pomioty nie są w stanie jeść, zarazy może to prób, ale to jest 1000 warte, kurde.
Może to do tego buildu wcisnąć, kurde. Kislev. 600 ta kawaleria podjazdowa. Legion Gryfa, husarza 850, tak jak mówiłem. No 1600 jeździ na niedźwiedziach, więc to jest droga kawaleria. Ale co z tego? No ja tego nie jestem w stanie zabić, nie? Niczym, nic nie jest w stanie tego ruszyć w ogóle. On może, w każdy mój oddział może wjeżdżać takimi niedźwiedziami od tak. Od tak. Nie musi się martwić, że o, włócznie, może lepiej nie, bo wiecie, bo mogą zadać duże obrażenia. No i obrażeń się później nie, wiecie, nie jest to warte trajdowania. Może rozjadę te włócznie, ale one jednak zadadzą duże obrażenia, więc może lepiej sobie dać spokój. No, on w nurgle może wjechać we wszystko, co tylko sobie życzy. Nie wiem, kto to wymyślił. No nic, tyle z mojej strony. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.